Drodzy Państwo, chcecie uratować komuś życie? To ja, bardzo proste. Ja mam szansę już uratować komuś życie. Ty masz szansę uratować komuś życie? Tak, ponieważ jestem w bazie DKMS-u od 2012 roku. O, to długo jesteś w bazie DKMS-u. To ja właśnie się zastanawiałem, czy żeby być w bazie DKMS-u, to trzeba iść i zrobić sobie badania? Czy, a co trzeba zrobić? Trzeba zamówić na stronie DKMS... pakiet, który przychodzi pocztą i tam są takie patyczki. Robi się wymaz, jest pełna instrukcja. To jest mega proste. Przychodzisz do domu pakiet, robisz wymaz, pakujesz te patyczki oczywiście w opakowanie specjalne i odsyłasz, wszystko jest zawsze. Jest moje dane osobowe, to numer konta bankowego, czy numer mojego szpitala kostnego? Tam są informacje genetyczne o tobie, które pozwalają wpisać cię do bazy, że gdyby znalazł się twój, uwaga, nie, to nie jest ktoś, to jest twój bliźniak genetyczny i to może być. Czy mój bliźniak genetyczny znaczy, w Polsce, że... może być w innym kraju, bo te bazy są połączone. Czy to znaczy, że taka osoba jest jakby z mojego rodu, tam prarodków, czy po prostu zdarza się tak, że mamy bardzo podobny kod genetyczny? Nie. To... Ale nie wiesz tego. Może będzie się okaże, jak chcę zrobić taki wymaz, że jestem z jakiegoś szlacheckiego rodu. Herbu sapiesza. Ja myślę, że musisz zapytać w DKMS-ie, czy są te stanie takie dane wyciągnąć z twojego jest wymazu. Jest coś takiego. Ale że nie, że z twojego wymazu. Oni tak. To jest twój wymaz? I jeszcze raz, pan by chciał być w rodzie jakimś. Nie, sapiesza. Niestety nie. Ale może pan uratować komuś życia. Szybko ci jeszcze powiem, stary, bo to mówiłem w ogóle. Zachęcam was do obejrzenia Imponderabiliów z Jankesem. Znasz Jankesa Zeski? No, znam Jankesa nawet nie Zeski. Z telewizji go też znam. A, no to możliwe. Crazy on jest taki. On jest bardzo crazy. O, jest szybciutki. Jest bardziej niż ty? Stary, on robi poranki w radio. Trzeba być szybciutki. Jestem akurat! Bo to jest mój kolega, teraz będzie mówił, czemu się z niego śmiejemy. Więc z Jankesem są Imponderabilia bardzo fajne, gdzie również rozmawiamy o DKMS-ie i zachęcam do obejrzenia. A ja chciałem powiedzieć to, co mówię tam, ale powiem ci teraz jako zajawka. Nie zgadniesz, przy jakiej okazji się dopisałem do bazy DKMS. No to było za czasu pierwszego LS-a. Byłem nad morzem. Byłeś nad morzem? Na Openerze. Na Openerze. I szliśmy sobie... Może ze mną? Czy... Właśnie chyba nie. I szliśmy sobie ze znajomymi, po Sopocie byliśmy na jakimś obiadku i przysięgam, to jest true story. Słyszę, gdzieś jemy sobie pizzę i słyszę w oddali, przysięgam, Janusz Korwin-Mikke przemawia. Po prostu miał speech na takim deptaku. No. Czy wiesz, stał głośnik, pan Janusz stał podparty pod bok i mówił wolnorynkowe rzeczy do mikrofonu. Ja tak mówię, nie no, chodźmy posłuchać Janusza. I przyszliśmy i stary Janusz był tu, a obok był namiot DKMS-u i chodziły też wolontariusze, wolontariuszki. Czyli można powiedzieć, że dzięki Januszowi Korwin-Mikke stał się wolontariuszem. Znaczy, jesteś w DKMS. No bo wtedy my się powiedzieliśmy, no dobra, to się dopiszmy. A czy pobieranie szpiku kostnego to jest z miednicy, dobrze pamiętam? W talerza kości biodrowej. Z taką grubą rurą? Jest to jedna z metod pobierania. Tutaj, nie pobiera się szpiku, pobiera się komórki macierzyste. Tak, ale z tego, co jest w środku kości chyba. Ze szpiku, no tak. Ja byłem na biologii. No więc DKMS.pl możecie się tam dopisać. Zachęcam. I Imponderabilia z Jankesem, link poniżej. Kochani widzowie Lekkostronniczego. Nie mogli zachwalał BlackBerry teraz? Nie mogliście trafić lepiej. Nieprzytomna? Spośród tylu filmików, które są na YouTubie, wy wybraliście właśnie ten. No ale to wynika oczywiście z Centrum Informacyjnego Lekkostronniczych, gdzie widzieliśmy wyniki, wykresy, ile osób nas ogląda. No są to miliardy Polaków. Czyli ludzie wybierają Lekkostronniczy, bo i tak już to już jest oglądalny program. I bo nie ma nic innego lepszego. Jest. Nic, co? Potarski podsiadło po podcast. Super śmieszne, oni tym opowiadają. Takie jest ciekawe. A widzisz, jak mnie ten szkalował? Podsiadło? Podsiadło cię szkalował, czy Radek cię szkalował? Nie, podsiadło mi właśnie podsiadło mi szkalował. A on co tak pozwala cię szkalować? Czekaj, gdzie to się... z twoim kumplem, czy co? Czekaj. Wy się znacie w ogóle? Nie, no właśnie w ogóle nie. No to czemu on tak pozwala? No, mi się podobało, jak mu powiedzieliśmy, że jest więcej figur, niż tylko trójkąt, tylko że jest rąb. I kwadrat. Podobało mi się, jak my dojechaliśmy mu tam. Podawało, że... Że... Panie dobrze. Mam taki straszny kij w tyłku, od kiedy piję. Możemy to po prostu zachować i ten? Co? Zostawić tylko to, co Radek teraz powiedział? Że mam taki straszny kij w tyłku? To jeszcze raz, no? No nie wiem. Jeszcze tak połknąłem taki straszny kij w tyłku od... Ja myślę, że to jest dobry materiał na memy. Że to dobrze, nic nie sugeruję. Że to dobrze opisuje Radka ogólnie jako człowieka? Tak. Możemy po prostu na tym zakończyć ten materiał? Piję tą kawę w kieliszku, to czuję się jak lord brytyjski w tej bluzie sportowej Holandii. A teraz nie jest takie na czasie, Radek mówi, że się czujesz jak lord brytyjski. Oni tam mają teraz już trudniejszą sytuację. Powiedziałeś, dobrze powiedziałeś. Jak Piers Morgan. Teraz nie będę pracował w lesie. I nie wiem czemu. Tak. To jest a gdzie są tobie? Właśnie coś mi obijało się o czoło, że znam te kolory. Z Karolem Paciorkiem kiedyś mieliśmy taki... reveal, chyba się mówi po polsku. On cię tu znajesz, że tak? Nagle sobie zdaliśmy obaj sprawę z tego, że mamy takie same bluzy w szafie, ale on ma w innym kolorze, a ja miałem koszulkę rezerwową, więc jestem takim jego zawodnikiem rezerwowym w internecie. No to teraz Karol, Radek gra pierwsze skrzypce w tej piłce. Myślisz, że będzie czekał? Jak raz w roku pozwolisz mu przyjść?
na rozmowy. Co prawda 4 godziny, ale raz w roku. On teraz co tydzień rozmawia. Ja tam normalnie. Krócej, ale co tydzień. On mnie nie zna. Śmiesz? On mnie nie zna. Ale ten Dawid jest śmieszny. Ale nie szkaluje, mnie nie zna. Dawid ma dobre poczucie humoru, takie właśnie jak... Kurde, on tak a co ja mu zrobiłem? Ale on tak zabłysnął u Kuby Wojewódzkiego wtedy na tym roście. No chcecie rzezi pewnego rodzaju. Ja umiem rzeź. Tak, no czyli to... ty też uważasz, że Dawid Podsiadło jest lepszy ode mnie? Bo jest tak, że on ma takie, coś takiego, takie amplua wokół siebie, że im mniej się starasz być śmieszny, tym bardziej jesteś śmieszny. Także tak, także Dawid Podsiadło mnie szkaluje. Ja się tego nie wstydzę, ja się tego nie boję. Więc. To jest wizytówka, którą wystawiasz sobie kolego sam sobie. Słuchajcie, szczęście, że... Dzień dobry, Tomasz Sklowo. Czy ja mogę zająć chwilę? Tak, proszę. Kontaktuję się, ponieważ mieliśmy tutaj z pana strony kontakt na czacie w sprawie niedziałającego kodu mecz, jeżeli chodzi o zamówienie z McDonalda. I tutaj pierwszy czat został zamknięty w trakcie rozwiązywania problemów. Tutaj jest ocena, którą pan wystawił 1 na 5. Chcieliśmy serdecznie przeprosić, przeanalizowaliśmy ten problem. Tutaj wystąpił problem z połączeniem z internetem u jednego z konsultantów, także nie chcielibyśmy, żeby odczuwał to pan jako kwestię zamknięcia czatu tak po prostu. Nie było to zamierzone z naszej strony. Widzimy również, że problem został rozwiązany na innym, z innym konsultantem, na innym kanale. Tak jest. Bo... Czy tu wszystko w porządku już, tak? Jak najbardziej i udało się rozwiązać sytuację. Ja nie byłem pewny do końca, czy to z mojej winy było zamknięte. Nie, tutaj problem z połączeniem u konsultantów, to komputer ewidentnie błąd taki czysto techniczny się wkradł. W każdym razie wszystko jest okej. Ja w ogóle bardzo doceniam ten telefon i uważam, że to super, że chcieliście to wyjaśnić, to bardzo doceniam. I się cieszę, że udało się skorzystać z tego kodu wtedy na darmową dostawę. Super, bardzo się cieszę. Czy mogę jakoś, ja bym też nie chciał tej osobie, która tam pracuje właśnie jako konsultant, żeby miała kłopoty z tego powodu, czy ja mogę jakoś tą ocenę odkręcić, dać 5, czy nie? Tak, mogę? Akurat to była rozmowa bezpośrednio też ze mną, więc zajmuję się też, ja jeszcze w ramach rekompensaty tutaj chciałbym do konta dodać kod na darmową dostawę. To jest taka drobnostka z naszej strony, żeby troszkę też, bo wiemy, że z tym kodem mecz są różne problemy, czasami on nie chce zadziałać, miał pan troszkę problemu, więc taka forma rekompensaty z naszej strony. Okej, dobrze, dziękuję panu bardzo i dziękuję jeszcze raz za telefon i pewnie i skorzystam i ocenię odpowiednio. Ja również dziękuję i również dziękuję za lekkostronniczych. No to jeszcze bardziej jest nam miło. Super, dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję i miłego wieczoru, popołudnia. Wzajemnie, do widzenia. To jest telefon, jaki się zdarza raz na 100. Znaczy, najbardziej się śmieszyło, jak on zaczął mówić tak. Ja dzwonię w sprawie pana zamówienia z McDonalda. McDonalda! Myślałem, że Karol już zaraz się tutaj skończy. Nie. Ale coś tam pan zamówił na McDonalda. Ale tak sobie pomyślałem. Glovo, co może później tak? Wód, kurwa, przestań ludziom niszczyć życia, bo ci kod nie działa z Maca. Stać cię na tą paną dostawę. 1 na 5. No to a kod mi nie działa na moją darmową dostawę? A jedna gwiazdka i giń. Mam nadzieję, że dostajesz Nie można tak mówić ludziom. A ja jednak tak mówię. Mam nadzieję, że będziesz miał złe życie. Mon! Nie będzie Maca. Sam byłem w domu wtedy. Czemu jestem sam w domu? Czemu mnie to spotyka w życiu? No bo zamawiając, pojawił się taki ekran, że mamy aktualnie promocję na hasło mecz. Jest jakiś mecz teraz? Ale mecz, że play, czy mecz, że mecz? No właśnie nie. I tak zamknąłem i pomyślałem, okej, spoko. I się okazało, że tam trzeba wpisać kod. I ja nie wiedziałem, gdzie ten kod wpisać. I zamówiłem i zauważyłem, że zapłaciłem za dostawę. Tak, a ja nie chcę płacić za dostawę, bo widziałem, że można nie płacić za dostawę. I dałeś człowiekowi jedną gwiazdkę. Temu panu sympatycznemu, który to ogląda! On będzie oglądał ten odcinek! On zobaczy ten odcinek i powie sobie, no to
ja cię chciałem bardzo... Zamknij się. Ja cię chciałem bardzo serdecznie przeprosić za mojego kolegę. Ja nie wiedziałem, że on się tak zachowuje. Jego stać na dostawę, ale w obronie wódeczka był w emocjach. Chodziło o McDonalda. Był sam, jak słyszałeś przed chwilą, był sam w domu, nie było obiadu, pewnie był bardzo głodny, ale... pewnie liczył na to, że Maczek przyjedzie szybko, że będzie sprawnie, że tylko zejść na dół, odebrać Maczka i już pałaszować sobie radośnie. Dowiedział się, że będzie musiał dopłacić 7 zł! I pewnie... 8! Coś nim po prostu pękło. Tak to zawsze w rubrykach policyjnych przedstawiają sylwetki tych zabójców, którzy wymordowali całą rodzinę, nie wiadomo o co, a oni się potem wypowiadają tylko tak, i coś po prostu we mnie pękło. Dobrze, że to odebrałeś na głośniku. Dobrze. Ale fajnie, że dzwonią w ogóle. Pewnie po części dlatego, że pan oglądał LSA i podejrzewał, że to może chodzić o mnie. Ale... Nie graj nigdy kartą celebryty. Nie grałem, to on powiedział. Nie gram, staram się nigdy nie grać. Czuję się teraz podle. Nie w ogóle. No nie, powinien się czuć podle. Ale zaproponowałem, że naprawię to na 5 na 5, bo ja też nie chciałbym naprawdę... Ja wiem, ale jak... naprawdę w emocjach przyjechałeś jedną gwiazdkę. Ja zwalnąłem jedną gwiazdkę, przyznałem się, Uberowi jest... przyjechał na czerwonym. Wiem, jak to jest mieć właśnie ten system oceniania ticketów w supporcie. Jak dostaniesz negatywną ocenę, mimo że zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy i wiesz, czujesz taki niesprawiedliwy, trochę zachowałem się tak, jak... Mam pytanie. Sam bym nie chciał, żeby mi robili. Czy dajesz napiwki dostawcom? W 80-90% tak. Raczej daję. Dobrze. Nie musisz sprawdzać. Ja ci wierzę. Wystarczy mi powiesz. Raczej daję. Tak? No. Dobrze. No. Dawaj napiwki dostawcom. Jak już znaczy, leżysz ja na dupie... Ja daję w aplikacji najczęściej, bo czasem nie ma pieniędzy. Ale nie, zawsze w aplikacji. Ja nigdy. No bo oni z tej aplikacji mają minus podatek. No wiem, ale ja nie mam jakby nie mam fizycznych pieniędzy prawie w ogóle. No nie, raczej staram się dawać, tak. Ja mam taki mindset. Jak już leżysz na dupie w domu i zamawiasz te żarcie pod nos... Ale żeby też nie było, na pewno mi się zdarzyło nie dać, żeby nie było. No w porządku. Ale chodzi o zasadę. Jak w Reservoir Dogs, pierwsza scena, nie? You don't tip. You don't believe in it. Wiecie, że już lada dzień, albo już może weszło, jest planowany program, nowy program podatkowy, Nowy Ład. Nowy Ład, a to brzmi naprawdę jak Orwell. Będzie super, będziemy mieli mniej pieniędzy, ale będzie na pewno tak, że będzie super. W sensie, że będziemy zachwyceni tym, że to wprowadzają i nie będziemy mówić, tylko że wow. Ponoć, już czytałem, Nowy Ład będzie polegał na tym, że zabierzemy bogatym, damy biednym, bo już pisałem sobie Nowy Ład w wiadomości Google, sobie sprawdziłem, o co może chodzić. Będzie wsparcie dla seniorów. Faworyzuje jedną grupę. Może pogrzebać klasę średnią. W jakim sensie? Nie ma szczegółów, to są takie trochę domysły. Więc jak wiecie, jest taki, jest tak. ZUS Plus, można mieć tańszy ZUS. ZUS Plus? To jest co, że płacisz dwa razy ZUS? Nie, że liczony jest od dochodu. To jest tak zwany mały ZUS Plus. Nie, jak masz poniżej... A mogę to wziąć? Mogę płacić mniej? Nie, bo ty za dużo zarabiasz. To jest dla tych, którzy zarabiają poniżej 120 tysięcy rocznie, to możesz wtedy mieć jakby ZUS wyliczany na podstawie twojego dochodu. I jest 500 Plus. Jakie są jeszcze programy Plus? Mieszkanie Plus. I teraz będzie program Confident Plus. Czy to jest oficjalna nazwa? Nie. ZUS będzie sprawdzał, u naszych sąsiadów podpytywał, na przykład tak jak był ten pan z Straży Granicznej z psem, będzie chodził i tak pytał, czy pan sąsiad jest chory, czy tak. Nie chory, co on robi? A co tam tak dziwnie pachnie? Nie ma go w domu, jest na L4, to gdzie może być według pana? Wy się znacie w ogóle? Średnio. Stopczyk mieszka na górze. Coś pali, jakby coś śmierdzi tam. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, znasz w ogóle takie Ministerstwo Polityki Rodziny i Polityki Społecznej? O, nie. Chce rozszerzyć kompetencje ZUS. Zakład zyskał upoważnienie do żądania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku. W praktyce oznacza to, że rolnicy będą mogli na przykład zapytać naszego sąsiada, czy nie wychodziliśmy z psem. Skandal. Przebywając, stary, nie będziesz mógł chodzić z psem, jak będziesz na L4. Ale dlaczego nie? No właśnie, no bo masz siedzieć w domu. Co tak? Zdura na resorach. Przebywając na zwolnieniu lekarskim lub sprawdzić portale społecznościowe, by dowiedzieć się, czy nie byliśmy na wakacjach. To jest okej, ale to się już dzieje, z tego co wiem. W sensie możemy. Tego typu kompetencje się. Zapytana osoba nie będzie, ale to, że nie ty, czy to się dzieje, tylko sąsiada będzie można zapytać. A to jest naprawdę konkretne. Zapytana osoba nie będzie mogła odmówić udzielenia informacji. Będzie mogła. Nie wiem, zawsze możesz powiedzieć, że nie wiesz. Właśnie tak, w praktyce oznacza to kontrolę osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, ale tu widzisz, że jest to podgrubione. Zapytane przez podmioty nie będą miały prawa odmówić. Ale zawsze możesz nie odmówić, ale możesz powiedzieć, że nie wiesz, no. Jak przekonują autorzy projektu, chodzi wyłącznie o zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do ustalenia prawa odmówić. Zmiana ta nie będzie oznaczać zwiększenia obecnych obowiązków płatników składek, a korzyścią będzie to dla wszystkich. Dla wszystkich. Przede wszystkim dla ubezpieczonych będzie usprawnienie procesu ustalania prawa i wypłaty zasiłków. Obecnie brak wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub ich znaczne opóźnienie wynika z braku pełnej i rzetelnej dokumentacji przekazywanej. Uwaga. To ja teraz zasunę pewne zadanie logiczne. Postaram się. Widzą? Panu premierowi Morawieckiemu, który Nowy Ład będzie pomóc chciał być w Mimponderabilia, ale to się raczej nie uda. Zagadnienie jest takie. Uwaga. Pracuję na home office. Jest pandemia, a poza tym nie ma pandemii, można pracować na home office. Łamię sobie palec. Albo łamię sobie rękę.
Albo się źle czujesz po prostu. Czy jestem na L4, mam psa, nie ma mi kto z tym psem pomóc, jestem w stanie wyjść z mieszkania, wyprowadzić psa, ponieważ mam drugą rękę zdrową. Wychodzę z mieszkania. Przychodzą ci pytający z ZUS-u mojego sąsiada, czy wychodziłem z mieszkania. On mówi, zgodnie z prawdą, tak, widziałem, że pan wychodził z mieszkania. Co się wtedy dzieje? Ale to jakby... To jest nie hipotetyczna sytuacja. Ja wiem, że ona jest taka ten, ale, ale to jest sytuacja. Ale to jest głupie, bo... To jest chamskie przede wszystkim. Stary, patrz. ZUS chcąc dowiedzieć się, czy biorca zasiłku na przykład nie podjął dodatkowej pracy na boku w czasie urlopu zdrowotnego lub nie pracował w ogrodzie, kiedy powinien... Stary, dlaczego nie mogę, będąc chorym, pracować w ogrodzie? Dokładnie. I dlaczego nie mogę wychodzić z psem, będąc chorym, bo... Dokładnie. Jakby nie kumam tego. Jestem chory, ale możesz być obłożnie chory i nie móc wstać. Też na przykład, jeśli pracuje się w biurze i jesteś chory i nie chcesz iść, bo nie chcesz zarażać innych. A ty możesz iść do swojego ogrodu. Bo a mogę iść do sklepu po zakupy? W serio nie mogę iść do sklepu? Nie wiem, nie wiem. Jeśli dwa tygodnie ja nie byłem na L4. Jestem sam. Nie mam, wiesz, domowników, którzy mogliby mi w tym pomóc. To znowu sąsiadkę prosić, żeby mi przyniosła zakupy, bo jestem na L4? Nie, musisz umrzeć po prostu. A jest w ogóle zapisane, że jest obowiązek siedzenia w domu na L4? To chyba nie ma. Nie wiem. O, co jest napisane w tym twicie? Sąsiad nie będzie mógł... Chów sygnalistów rodem z, czyli News ZSRR. Ale tak było, tak było. Za komuny było tak, że ty jak donosisz, to tak naprawdę robisz obowiązek. Przysługę wszystkim. Bo to jest nawet dobre dla tej osoby, na którą donosisz. Oczywiście. Bo jakby dbasz o jego dobro. I pamiętajmy, że zaszłości z tamtego systemu jeszcze ciągle w nas są, nie? Jakby niechęć ogromna do konfidentów. Połowa rapu jest o tym. Dobra, połowa rapu była o tym, że nienawidzisz konfidentów. A ci konfidenci po upadku komuny, jakby spojrzenie na nich było nie najlepsze, nie? Że no byłeś konfidentem, no to nie, jesteś raczej niższą formą życia, nie? Jest różnica pomiędzy dawaniem znać, że coś się złego dzieje dla ogółu społecznego, dla dobra społecznego, a kablowaniem na kogoś, nie znając sytuacji. Ja to tak rozgraniczam, bo ja nie mówię, żeby nie dawać znać, nie wiem, jak sąsiad pali opony w ogrodzie, żeby dać znać, albo przynajmniej jemu najpierw powiedzieć, że halo, może pan nie palił opon. Najlepiej chyba jemu od razu. Tak, ale też jeżeli on to jednak nadal będzie robił, to jednak coś z tym zrobić dalej, no bo a jednak... donoszeniem z własnej woli do sąsiada, którego, na sąsiada, którego nie lubimy. No, no bo jednak żyjemy w społeczeństwie, nie? W sensie jesteśmy jakoś powiązani różnymi relacjami ze sobą i palenie opon, czy na przykład palenie plastików pieców wpływa na nas wszystkich. A, ważne ogłoszenie chciałem, jeżeli mogę podjąć dzisiaj, podnieść. Pamiętasz, jak wspominałem, że chcę robić ten live w 24/7 Hotel Paradise? Staram się zapomnieć każdego. Będę to robił. Zbliża się to coraz bardziej. Nie będzie to prawdopodobnie na YouTubie. Będzie to w innym miejscu. Albowiem jesteśmy w kontakcie z TVN-em, żeby to zrobić jeszcze trochę inaczej, żeby było fajniej dla wszystkich, żeby się fajniej oglądało, żeby to było takie imersyjne doznanie. Czyli nie będzie dostępu z tobą 24 godziny? Nie, będzie, ale nie na YouTubie to prawdopodobnie. Nie, ale ja nie będę miał z tobą kontaktu przez 24 godziny, nie będę mógł napisać. Nie, będę miał telefon. Nie, no, będę tam miał telefon. Przy czemu miałbym nie mieć? No myślałem, że to jest jakiś eksperyment. A nie, to nie jak mechanicznej pomarańczy, wiesz. It was the next day, brother. Musimy ustalić wszystko, bo chcę przede wszystkim, żeby jak ten stream będzie, żeby przypadkiem go nie zbanowali. Ale będzie. I w ogóle wiesz, ile wiadomości dostałem od ludzi? Że wiesz, że nie słyszałem o tym Hotelu Paradise, myślałem, że ale wsiąkłem. Naprawdę dużo takich wiadomości dostałem. No to nie ma się czym chwalić. Nawet pokażę ci. Nawet dzisiaj, stary, dostałem wiadomość taką. Czekaj. Zacząłem to dziadostwo oglądać przez ciebie, bo dziadostwo, tak zachwalałeś. Tak. I przepadłem. Oczywiście najpierw odcinki skończyły mi się przed rajskim rozdaniem. Co rajskie rozdanie? Rajskie rozdanie to jest moment, w którym podejmujesz decyzję, czy chcesz być z tą, czy z inną osobą. Na koniec odcinka? Nie, to jest co mniej więcej tydzień. A wczoraj odkryłam, że to nie jest codziennie i muszę czekać do niedzieli, jak się rozwinie akcja z Maurycy. Maurycy to jest nowy gość w Hotelu Paradise. Na początku byłem team Maurycy, ale mi przeszło. Nawet nie mam z kim porozmawiać. Aż tyle we mnie emocji, że we mnie buzuje, stary. Najgorzej. I teraz moje pytanie. Wspomniałeś, że jest jakiś podgląd 2-4H, gdzie i tu już powiedziałem, że na pojedzą. Także będzie ten live, spokojnie. I mail chciałem ci pokazać. Bardzo ciekawy mail. To nie pokazuj mail, a ja jeszcze powiem, że ja chciałem gratulować panu z Glovo, że zadzwonił i podziękować. Co, jeszcze cię sumienie męczy? Trochę mnie męczy, no. Pamiętamy wszyscy akcję, bitwę pod dystrybutorem. W Rymaniu. W Rymaniu. To tutaj podesłał nam Krzysztof mail, to jest tak naprawdę tytuł dla atencji, a chce pokazać nam inną interwencję policji. I teraz zanim ją obejrzymy, to chciałbym, żebyś teraz, oglądając ten film, miał POV, że to ty jesteś kierowcą tego samochodu, u którego ta kamerka działa, bo to jest po prostu przypadkowa w ogóle osoba, która się zamieszała w akcję. Jak byś się zachował? Jedzie sobie, jedzie. O, patrz sobie. I... Patrz sobie. O. I normalnie, wiesz, akcja. Wow. Tak. To są strzały? Tak. Takie stłumione? Taki dno kapiszony. W opony szczel! Strzelaj w opony! Mówię ci. Strzelaj w opony. Streparo się tu przybija. Normalna akcja jest. Patrz, wow. Patrz. No. Ja! No. Ale mu zależy, żeby uciec. No. Ja! I chyba się udało. Kurde. Chyba się udało. Nie, jeszcze jedzie. O, jeszcze jedzie. Tak. Ale mu zależy. Wow. I pyk. Uciekł! No.
A chyba niedaleko. Dostał tyle strzałów, że no ja nie wiem, jak to działa. O, i teraz ten koleś dopiero zaciągnął ręczny. Jak byś się czuł, siedząc... Masz kamerkę w samochodzie, nie? Masz kamerkę, która jest na jezdni. Jak byś się czuł w takiej sytuacji, gdzie ktoś zaczyna... Wyciąga pistolet i strzela naokoło ciebie. Znaczy, ja myślę, że się schował gdzieś? Ja bym był bardziej zestresowany, jakbym był tym gościem. Tym, co ucieka? No ale to on już ucieka, nie? Ja bym się zapomniał. Ale pomyśl, że jesteś przypadkową osobą zamieszaną w coś takiego. Nie chciałbym. Nie, ja bardziej myślę o tym typie, który ucieka. W sensie, kurde, jak ja bym nie chciał, żeby mnie coś takiego spotkało. To nie uciekaj. Zrobiłem coś złego. Przykłady się mnożą. I to głowa. Policja głowa, jak cię dojedzie. Przynajmniej teraz wiedzą, że ty to ty. No adres mój mają przecież z głowa. Prawdopodobnie to jest ostatni tydzień, kiedy żyjesz. 5 kurierów z głowo. Jaki to jest master plan na zbrodnię? Mordują cię, tną na kawałki i wstawiają do tych kulerów, które mają do tych pudełek i wyrzucają cię w różnych miejscach Krakowa. Albo rozwożą ludziom w ramenach. Spróbuj tego ramenu z nową wołowiną. O, Włodek po miesiącu w Rosji. To jest bardzo fajny mail. I nie tak bardzo mnie bawi ta klatka, to przysłał Łukasz, bardzo dziękujemy. Nie, jakoś podobne. Ale powiem ci, czemu mnie to bawi. Bo stary, to jest z serialu Jag. Pamiętasz Jag? Sezon 4, odcinek 1. Nie, pamiętam Mesh. A Jag też troszkę, ale mniej. Jag, wojskowe biuro śledcze. A. Zawsze to z ojcem oglądałem, jak leciało. To chyba Jack? Na dwójce, tak. Ten serial był głupi jak but, ale to był serial mojego dzieciństwa. Tu jest intro. Pamiętam, okej. O, podoba mi się to czówko. Tak, bo to jest komedia. Pamiętam, no, bo to była trochę taka komedia, trochę akcja. Jak się czyta jego nazwisko? Jest Kanadyjczykiem. Patrick Labyorteau. Super był ten serial, a był głupi. A pamiętasz Dougie Hauser? No. Jak wchodził przez okno, jego kolega miał komputer, który robił notatki z niebieskim ekranem. Tak. O Jezu, przecież to był w ogóle... Każdy odcinek się bardzo się tym kończył. Nie, że on podsumowywał... Tak. On podsumował... Neil Patrick. O, tak. O. A, on był mądry, tak? Tak. No. Ja nie pamiętam, o czym to był. Dougie Hauser, no, że to był dzieciak, który będąc jeszcze dzieciakiem był już lekarzem. Że on przeszedł, że skończył medycynę w wieku tam 10 lat, czy coś takiego, nie? Ale... Kurde, ale wspomnienie czar. O, i uczył tu lekarzy normalnie. Serio? Tak. What? No tak, o tym to... 13-latek? Tak. What? No, Neil Patrick Harris. Takie rzeczy się nie zdarzają. Ej, muszę sobie obejrzeć. A hot shower might help it. Yeah. I think I'm gonna cool it with the weights for a while. Good. Do you really like being a prodigy, Dougie? I mean, does it make you feel special? Well, yeah. Ziomek, jesteś lekarzem w wieku 13 lat. You can earn respect from other people, even admiration and praise, but it won't mean anything to you if you don't respect yourself. No dawaj te notatki na niebieskim ekranie. Oj, teraz będzie. I z boku się włączył. I na końcu był morał, tak? Tak. Morał do swojego journala. 1990 rok, który miałeś 2 lata. Ale motyw jest fajny, że się kończy takim podsumowaniem. Okej, czego się dzisiaj nauczyłem? On the bodies, 600 muscles. A, że ciało... The hardest muscle, the hardest is... Humility, albo self-respect. Nie, to keep in shape. Is... Morality. Is the, humility. Is the heart. Czyli ciało ma 600 mięśni, ale ten najtrudniejszy do utrzymania w kondycji to... Dzisiaj wszyscy się czegoś nauczyliśmy, prawda? To czasem tak trudno docenić pracę osób, które przywożą nam jedzenie do domu. Ja na zawsze zapamiętam te lekcje. Bo czasem, kiedy chcesz coś włożyć do brzuszka, nie możesz wystawiać jednej gwiazdki na 5. Tylko dlatego, że jesteś głodny. Zobaczenia do jutra. Oni niewiedzący mają być teraz. Lekko? Stronniczy.